Blisko 100 przedsiębiorców odpowiedziało na zaproszenie burmistrza Obornik Tomasza Szramy i wzięło udział w pierwszym kongresie firm w Obornikach. Wydarzenie zorganizowane 14 kwietnia przez Biuro Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Obornikach wspólnie z Centrum Rekreacji Oborniki zakończyło się wielkim sukcesem. Międzybranżowa konferencja podejmująca zagadnienia rozwoju była kierowana do lokalnego biznesu. Wśród wykładowców znaleźli się znakomici eksperci. Dr Małgorzata Tadeusz Ciesielczyk, Szymon Bąk, reprezentujący partnera wydarzenia firmę ABSA Broker Ubezpieczeniowy, profesor dr habilitowany Henryk Mruk i Marek Skała. Konferencja pokazała, jak ważne jest budowanie relacji między samorządem a przedsiębiorcami, dzięki którym wspólnie liczyć można na dalszy rozwój. Kongresy tego typu są nieocenionym obszarem, miejscem i czasem do spotkań praktyków. Nierzadko też z ludźmi ze świata akademickiego, co ja mam ogromną przyjemność łączyć. Uważam, że organizowane imprezy tego typu, jeśli zostaną dobrze i owocnie wykorzystane w oparciu o networking, mogą stać się przestrzenią do budowania czegoś wspólnego i pozyskiwania fantastycznych owoców. Kongres firm, taka inicjatywa, jaka ma miejsce w dzisiejszym dniu w Obornikach, jest bardzo ciekawym wydarzeniem, które z jednej strony łączy przedsiębiorców i pozwala nawiązywać relacje, ale z drugiej strony pozwala poruszać pewne problemy, które są istotne wśród przedsiębiorców. Mam tu na myśli chociażby cyberbezpieczeństwo, którym się zajmuję, gdzie możemy wymienić się wspólnie z doświadczeniami poprzez oficjalne prezentacje, a także w kuluarach, mówiąc o takich codziennych problemach. Także taka inicjatywa jest jak najbardziej interesująca i myślę, że powinno być jak najwięcej. W tym roku agencja reklamowa AdWord, której jestem przedstawicielką, występuje w roli partnera Kongresu Firm Oborniki 2023. Bardzo cieszymy się, że do Obornik zawitała taka inicjatywa, bo jako wieloletni przedsiębiorca na obornickim rynku mogę dowiedzieć się wielu ciekawych, innowacyjnych rzeczy, które myślę, że w przyszłości zastosujemy w naszej firmie. Kongres firm, którego Centrum Rekreacji Oborniki jest współorganizatorem, to także dla nas debiut w ofercie gastronomicznej. Obsługujemy całe to wydarzenie, zarówno w części sali konferencyjnej, a także na bowlingu. Egzamin, myślę, zdany, więc jesteśmy gotowi do organizacji imprez dla firm, dla zakładów pracy, imprez okolicznościowych. Jesteśmy po pierwszej edycji Kongresu Obornickich Firm. W Centrum Rekreacji Oborniki spotkaliśmy się dzisiaj z przedstawicielami kilkudziesięciu obornickich przedsiębiorstw, zarówno tych dużych, jak i tych małych. I jako organizatorzy, czyli Gmina Oborniki i Centrum Rekreacji Oborniki, zaproponowaliśmy program, na który składały się cztery wykłady ciekawych prelegentów, którzy mówili troszeczkę inaczej o biznesie, mówili o postawach liderów w biznesie, o konkurencyjności, o tym, jaki wpływ na nasze decyzje ma chociażby nasz mózg. Te tematy wzbudziły duże zainteresowanie przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach również będziemy organizować tego typu spotkania. Burmistrz Obornik Tomasz Szrama podpisał umowę z firmą Bimex, która przebuduje drogę w Obiezierzu i wykona tam oświetlenie boiska sportowego, a także zajmie się budową ulicy nad Wełną w Obornikach. Przedsięwzięcie o łącznej wartości ponad 3 milionów złotych przewiduje wykonanie w Obiezierzu nawierzchni drogi z betonu asfaltowego oraz zjazdów i chodników z kostki betonowej. Przy boisku w Obiezierzu w ramach inwestycji ma powstać 6 masztów z oprawami LED. Przedsięwzięcie obejmuje również budowę ulicy nad Wełną w Obornikach wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Termin realizacji to 12 października. Inwestycja została dofinansowana kwotą ponad 2 milionów złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Cieszymy się bardzo z tych inwestycji. Będą one wykorzystywane nie tylko przez mieszkańców Obiezierza, ale mieszkańców całej gminy, którzy przyjeżdżają korzystać z obiektów sportowych Obiezierza. 12 kwietnia Oborniki odwiedził wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, który wziął udział w briefingu prasowym dotyczącym nowego programu Ciepłe Mieszkanie, a także programu Czyste Powietrze, na które gmina Oborniki pozyskała ponad 5 milionów złotych. Ciepłe Mieszkanie to ponad 3 miliony złotych, które trafią do mieszkańców gminy Oborniki na wymianę źródeł ciepła, na zwiększenie energooszczędności mieszkań. Kolejnym punktem wizyty był Bębnikąt i Lasy Rożnowskie, gdzie wojewoda wraz z burmistrzem Tomaszem Szramą i nadleśniczym Jackiem Szczepanikiem oraz zastępcą Jarosławem Batorem dokonali oficjalnego odbioru drogi Bębnikącie, której budowa realizowana była przez gminę wraz z nadleśnictwem Oborniki. W towarzystwie księdza proboszcza Przemysława Prędkiego odwiedzono także groby rożnowskie, gdzie dzięki dotacji przekazanej przez wojewodę wielkopolskiego wykonano kolejny etap prac renowacyjnych. Wystawa obrazów urodzonego w Obornikach
Eugeniusza Rybczyńskiego była doskonałą okazją do otwarcia nowej sali wystawowej w Bibliotece Publicznej w Obornikach. Nowe powierzchnie powstały dzięki adaptacji pomieszczeń piwnicznych wyremontowanych dzięki środkom pozyskanym z lokalnej grupy działania 7 Ryb oraz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Symbolicznego otwarcia dokonał burmistrz Obornik Tomasz Szram. Trwają prace związane z przebudową ulicy Polnej w Obornikach. Cała inwestycja to ponad 13 milionów złotych, z czego ponad 7 milionów udało się pozyskać z Rządowego Funduszu Polski Ład. Inwestycja zakłada przebudowę drogi od ronda w Kowanówku aż do ulicy Kowanowskiej, czyli ponad 1,2 km jezdni wraz z odwodnieniem, budowę ścieżki rowerowej, chodników, przystanku autobusowego i oświetlenia. Wartość dofinansowania to ponad 7 milionów złotych.